Archilager na drugiej fazie, znany również jako serce kresu, potrafi nieźle dać w kość początkującym graczom. Dla mnie to tam jest dosyć łatwy, rozwaliłem 10 na raz, więc stwierdziłem, a co jakby tak sobie grać w codzienne wyzwania, ale co 15 sekund respiłby się Archilager. Od razu na drugiej fazie, nie? Jednak były z tym dosyć mocne problemy, bo po pierwsze on czasami się nie respił, on czasami nie miał po prostu miejsca, żeby się spawnować i się nie spawnował, oraz chłop ginie na hita, bo nie jestem w stanie ustawić jego mocy, więc stwierdziłem, że wezmę sobie jakieś zasady. Najpierw chciałem robić tak, żeby dać mu chwilę żyć i potem dopiero go zabijać, a on będzie mnie tłukł przez chwilę, ale potem stwierdziłem, że to sobie jeszcze bardziej utrudnię i po prostu będę się starał go nie zabijać. Z wyjątkiem kilku miejsc, w których jest to po prostu konieczne. Z pierwszym poziomem poszło tak, no, dosyć łatwo, bo to były bagna i wystarczy po prostu sobie przebiec dalej, ale w drugim poziomie, cóż, sami zobaczycie. Także zapraszam do oglądania. Po trzech misjach zrobi mi się nowy ekwipunek, więc zrobimy sobie trzy misje codzienne. Ostatnią będzie to, co robiliśmy niedawno całkiem. Nie wiem, czy to są te same modyfikatory, czy podobne. No, fajerwerkowe strzały. To wam na pewno trochę mówi. Ale najpierw zrobimy, żeby mieć 5 razy więcej dusz. 1/3 mobów walczących wręcz to będą kurzyjeźdźce oraz połowa mobów walczących wręcz będzie miało... Nie. Połowa wszystkich mobów będzie miała ciernie. A potem jeszcze weźmiemy, że połowa mobów walczących wręcz to będą posuchy oraz będzie połowa zaklęta na trującą chmurę. To ja bym wziął plus 11 i trzeba będzie jeszcze zmienić ekwipunek. No więc co mi się tu może przydać? Myślę, że ta... Może żniwiarza? Co 4 sekundy. Duże obrażenie. Może się przydać. Zdecydowanie. Oraz laska błyskawic. No i tyle. Niech będzie. A, i jeszcze jakiś łuk. No ta kusza na przykład. Jak my ostatnio graliśmy na tych duszach, to chyba było... Ile to było? Razy 3 dusze? Teraz jest razy 5. Ja pierdzielę, ja zabiłem parę mobów i... Jest gość. Jest chłop. Cześć, zaraz walnie laserek pewnie. A ciul, pominę go. No przez przypadek! Misklik! Chłop ma ciernie. Raczej baba, bo to wiedźma. A jeszcze będzie nas oślepiał, pewnie. Jak go zabijemy, będąc blisko, to nas jeszcze zablokuje. Nie będziemy mogli się ruszać. Świetnie, świetny chłop. Kurde. Chciał się zrespić znowu. Jak jest lag, to znaczy, że chce się zrespić. Ale nie było miejsca. Kurde, baguje się to trochę. O, jest kolejny. Dobra, dobra. Zaraz walnie laser. Hop. Leczonko, leczonko, leczonko. Gin. Uwięź mnie. Nie mam co zrobić. No padłem. No i znowu. Ale to było na styk. Ale to było na styk z tym. Ale kurde, on czasami nie ma miejsca po prostu. On się blokuje po prostu. Nie ma gdzie się zespawnować. Bo by się w ścianie zespawnował. Jeżeli chciałbym przywoływać takie naprawdę mocne Archilagery albo jakiekolwiek mocne moby na dobrej mocy, to musiałbym stworzyć nowy poziom. Taki customowy, a ja absolutnie nie mam pojęcia, jak to robić. To trzeba tam trochę ogarniać w Unity czy coś takiego. Ja nie umiem absolutnie nic. Ej, kto go co go zabiło? What? Kolejny! Panie, idź pan! Idź pan, dobra, załatwię tego typa. Schowam się. I leży pan. W sumie i tak to się wiele nie różni. W sensie, nie licząc tego, że to się baguje i nie chce się czasami chłop przywoływać. A po prostu zróbmy tak, że go nie będziemy zabijać. Jak będę się starał jak najbardziej, żeby go nie załatwić. On po prostu będzie sobie łaził i nam przeszkadzał bez przerwy. To jest myśl. Ile typów? Z elektrycznością jeszcze. Wypad, dziadu, wypad, wypad. Dobra. Kontynuując, chciałem powiedzieć, że to się niewiele różni w sumie, bo i tak jakby ten Archilager jest na tyle... Na drugiej fazie jest na tyle słaby, że on umiera w chwilę po prostu. Ale jakby trochę zmienia to, że on się w ogóle nie chce spawnować. Padłem! Nawet nie wiem jak. A ktoś tam chyba jakiś ogień miał czy coś. Kurde, ile... Ile ognia! I jeszcze ten chłop, pewnie, nie? Pewnie. Dobra, dobra. Mam miksturkę. Nie nawalaj mnie. Ten chłop jakieś przyspieszenie ma w ogóle. Jeszcze ciernie chyba. Trochę głupio, że nic nam nie zostało w tym... W tej grze. Jakby... Aha. Jakby zostały tylko misje poboczne. Znaczy te, codzienne. Nie ma już żadnych achievementów ani nic. Znowu nie chciał się zrespić. No co za typ. On ma ciernie i ochronę, naprawdę? Ile dusz? Ja cię pierdzę.
Gdzie? Gorzej jest tym, że te misje codzienne często się powtarzają i nie są jakby... Nie są często dosyć takie interesujące? Wiele nie zmieniają? Prawie zdechłem, prawie zdechłem. Dobra, wyłazimy z tych jaskiń. Aha! Insta-kill! Nie spodziewałem się, że on tu przyjdzie teraz. Fajnie było, jakby można było zrobić coś takiego, że jakby... Że co na przykład 5 sekund coś mi się respi. To by było spoko, to by mi coś przeszkadzało bardziej. Gorzej z tym, że ja to przywołuję za pomocą makro i kiedy to się robi, to ja przez chwilę nie mogę nic robić, plus jest lag. No, w większości stoi w miejscu. Się nie rusza w ogóle. Jaki chłop. On się spawnuje, ja go omijam i lecę dalej. A jakby tak spawnować mushroom monstrosity, którego nie będę mógł zabić? On będzie walił tymi grzybami. A, no super. On będzie walił tymi grzybami i to będzie bardzo przeszkadzało. Będzie trzeba ich ciągle unikać. Chociaż też jakby ja będę po prostu uciekał od niego. W większości. Chociaż te bagna są po prostu takie łatwe. Może. Zaraz padnę, no jak nic. Duszy potrzebuję. Ej, on nie spawnuje swoje... A nie, spawnuje swoje maluchy. Oj, nie mam dusz. Dusz nie mam. Tam jest Arkillager. Dobra, zaraz będę duszę. Załatwiłem parę typów. Jest siłka. Już się... No! Po raz chyba trzeci się nie zespawnował podczas tej walki. Zbugował się. Nie wiem, próbuję kombinować, żeby było ciekawiej, ale... Średnio to idzie. W drugiej kolejności dużo posuchów i dużo trujących chmur. Czyli jak będą mnie klepać, to nie bardzo będę mógł stać w miejscu, tylko będę musiał się ciągle poruszać. A przynajmniej mam nadzieję, że to tak będzie działać. Plus 12. Niech będzie. Ostatnie weźmiemy na plus 14, to wtedy będzie rozpierdziel. Nie. Elektryczność mają. Kto ma elektryczność? O matko, ścieżka ognia. Tamte szkielety mają elektryczność. Gin. Dobra. Szkielety albo... Albo ci ilażerzy. Nie restuję. Który ma? On ma! Ilażerzy! Podka! Nie, resetuję. Tym razem resetuję. No przeglądam sobie spokojnie ekwipunek i respi się on. A zapomniałem przyspieszyć czasu. A jeszcze elektryczność może go załatwić. Kurde. Ale dalej oślepia i rozprasza. I czasami może walnąć ten swój ogień. No, chyba że się nie zrespi. Tutaj trzeba będzie wrócić, a on tu siedzi. Kurde. Macie tam TNT? Wybuchnijcie se. Może wezmę te... A, jeszcze te głowy! Spierdzielaj, typie! Ej, nie tu trzeba iść? Tam? W drugą stronę? A no dobra, spoko. Czekaj, bo on wali laser. Jak ja zdechnę zaraz. Tu jest dwóch naraz. Unik. No nie! Walgo! Zazdechnę jak nic. Uszyli mnie. Prawie się zrespił. A się nie zrespił. Ja nie mam teraz tylu dusz. Przecież. To nie jest ten challenge. Ja nie zdobywam dusz. Jeszcze raz. Zły ekwipunek. Wiecie, co będzie dobre na ten trzeci poziom? Szybko strzelna kusza. Dosyć duży poziom. A mam jakoś unikatową... Nie mam. Z dodatkową szybkostrzelnością. Reakcją łańcuchową, jak najbardziej. I można zrobić... Grawitacja może być ciekawa. Będą się skupiać w jednym miejscu. Spoko. Co ty chłop ma? Trującą chmurę na pewno? Promienisty strzał i promienisty cios? Albo on jeszcze rzuca fire tymi... ścieżkami. Pierdzieć chłopa? No. Zaraz. Dobra. Na górę. Pierdzielić chłopów na łeb. Prawie się zrespił znowu. Ale się nie zrespił. Tutaj, tym razem tu. Unik. Łódka. Leżeć. Zrespił się znowu. A, no tak.
wirowanie. I elektryczność. Zaraz... ta trująca chmura. Nawet po śmierci! Nawet po śmierci oni będą mnie tłuc tą chmurą. Skubańcy jedni. Czekaj. Ja byłem już kiedyś w tym Nie kojarzę tego miejsca. Czekaj, ale tu jest klucz normalny. Powinienem tu przyjść normalnie. Jest dobrze. Oddawać mój klucz! Dawać? Nie tłucz? Pewnie. Jeszcze główki teraz zaraz. Nie, główek nie ma, ale jest drugi, którego przez przypadek zabiłem. No, 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 no. Prawie bym zdechł, nawet nie wiem czemu nie zdechłem. Hopy! O! Ale nie straciłem klucza. Tam jest jakiś? Skąd on tu jest? Czekaj, zgubiłem klucz. Tej glewy nie biorę, bo jest z Arkidlażera. Ajajaj. No otwieraj, otwieraj. No otwieraj tu, dziodu. Dobra, i co tu jest? Jak reakcja łańcuchowa, wielostrzał. Reakcja łańcuchowa tutaj jest beznadziejna dla mobów. Dobra, lecim, lecim. Nie wal tego chłopa, bo zginie Arkidlażer. Szybciej, szybciej. Zaraz ja padnę. Chmura. Ej, wziąłem potkę. Prawie na pewno wziąłem potkę. Już ostatnia szansa, kurde. A to jest ten poziom z bossem, czy... Nie, tutaj chyba bossa nie ma. Tu ten drugi poziom jest z bossem chyba. To jest zmrożony fiord. No weźcie, przystąpcie, stop! Uwięził mnie! Nie mogłem się ruszyć. Dobra, dobra. Nie chcę chłopa zabić. Dzikie uniki, triki z Afryki. Spierdzielamy. Ej, ale tu było miejsce normalnie. On mógł się tu zrespić. Normalnie przede mną mógł stanąć. Tuż obok zombiaka. No chyba, że... No chyba, że on nie może się w mobach zrespić. Co jest? No, 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 no. A tu creeper był. Nie, skupiłem się na Arkidlażerze. Zapomniałem o creeperze. Dobra, dobra. Póki jestem na podce. Guziczek, guziczek, guziczek. Trzeba przeczekać chwilę. No świetnie, drugi. Trzeba to na speedzie zrobić. Dobra, dobra, fastem, fastem, grzybek i tak dalej. Na speedzie. Czekaj, teraz ten drugi guzik trzeba kliknąć po prawej. Kolejny. A, nie, nie kolejny. Ej, jak? Co jest? Guzik jest kliknięty, tu nie mogę. Tam nie mogę. What the hell? Ej. Ja nie mogę iść dalej. No, tu jest normalnie kliknięty. Teraz powinno mi się pokazać... Chyba to powinno mi się teraz odblokować. Ten guzik. Daj sobie spokój. Ale ja nic nie... Jak ja mam to kliknąć? Czekaj. No nie. Nie ma opcji. Restart. Coś się zbugowało. Nie rozumiem. Nie rozumiem, mógł się po prostu zrespić. Nie, ja czasami nie rozumiem, dlaczego on się nie respi. No! Te walczące na dystans też mają chmurę? Gdzie tam. Tam, wypad, wypad. Ty leżysz, ty leżysz, ty leżysz. Zaraz się zrespi Arkidlażer pewnie. No. Zrespił się jak nic. W którą? W lewo teraz, tym razem. Dobra, na speedzie, zanim zrespi się kolejny. Dobra, dalej, dalej, dalej. Ach. Gdzie jest ten dziad? Tu jest. Jeszcze zaklęty. Już nie. Chodź, dziadu. No będzie spierdzielał teraz. A! Arkidlażer go zasłonił. Kluczyk, kluczyk. Nie strzelać. I żadnych Arkidlażerów. A. Dobra. Nie, 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 nudów.
Ja nie byłem ogłuszony, nie? Po prostu kontroler nie chciał działać. Chociaż tam był Ice Logger. Ale ja chyba stałem w miejscu normalnie, nie... Nie kręciłem się tak jak... Nie wiem. No. Często jest tak, że patrzę... umieram. Używam potki, ale tak idealnie w momencie śmierci. Ja pierdzielę, ten poziom. Ten poziom. Nie, to kontroler mi przerywa jak nic. Jak nic. Ostatnia szansa, ostatnie życie. Pięknie, oślep mnie, no. Oślep. Podczas gdy mam tu dużo typów. Gdzie ten ice? Tu jest. Ice Logger. Dobra. Łuk się czasami przydaje. Tylko czasami. Znowu. Dobra, dobra. No, 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 no. Nie, 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 nie. Nie do... Niedobrze. Może 12 to trochę za dużo? Plus 12? Chociaż o 2 poziomy wyżej. No niby to nie jest aż taka różnica. 2 poziomy. Niby ich normalnie tłukę. Ale oni tłuką mnie bardzo.